No i tak, hejka siemka, witam wszystkich, pamiętacie paczki od Arka? Przyszedł właśnie czas na zabranie się za jej zawartość, a więc może pokrótce, nie wiem czy mi się uda wszystko, ale będę się starał. Myślę, że uda się wykorzystać naszą tutaj korowareczkę, kabelki, które oczywiście Arek tu wykreślał w paczuste. Także myślę, że zapowiada się ciekawy odcineczek, sporo tego jest. I takie tutaj patrzcie, przygotowane kable, także będzie był odcinek oczywiście z mega paczki od Arka. Zaraz będzie mega kopalnia miedzi, myślę, dzięki Arkowi, także pozdrawiam się Arek jeszcze raz, wielkie dzięki za właśnie te fanty. I co, zabieramy się za skrowanie przewodów, także życzę wszystkim miłego oglądania. No i tak jak widzicie, niektóre kable są powleczone taką gumą, aż poprzyklejane mega. No nic, ja się jeszcze z tym będę bawił, nie chcę was tutaj zanudzać też wszystkim, bo też tak nie mam niewiele czasu. Przy takim skurowaniu kabelków to właśnie warto sobie wpadać co jakiś czas na warsztat, jak się tego ma sporo, porobić trochę, odpocząć, zająć się czymś innym, znowu przyjść. No to taka żmudna robota, no tak żeście widzieli, jak niektóre te kabelki fajnie przeszły. I tak zwróciłem, że na tych czarnych przewodach niektórych, w większości te czarne jak są, to naprawdę jest przyklejona ta otulina mega, mega mocno. Najlepiej chyba żółte schodzą. Dobrze, nie będę się teraz tu bawił z tym, ani was nie będę zanudzał. Także zobaczcie, ile tutaj tego mam. Troszkę się już tutaj udało tej miedziuszki odzyskać. No nic, ja sobie to posprzątam, usprzątnę, zrobimy jakieś takie podsumowanie. No i tak, w miarę sobie tutaj ogarnąłem na warsztacie narzędzia, które tutaj się przyczyniły do części pokrótce do tego skurowania. To oczywiście kominerki, takie obcinaczki, nożyk oczywiście klasycznie, no i nożyk od Dariusza Sowki, od Saracena, także schowamy sobie to bezpiecznie na miejsce.
Korowarka, no w tym przypadku no korowarka, no te grube przewody elegancko tam rozwala, że tak powiem, no a niestety no te takie już cięższe lepiej zdecydowanie nożykiem. Ja tak robię, bo to jest bardzo dużo zabawy, źle się ustawia w ogóle tą korowarkę pod takie przewody, a miało być tak pięknie. No ale nic, nie o tym. Moi kochani, wielkie dzięki Arku dla Ciebie w ogóle za tą paczochę, którą mi wtedy przysłałeś, wtedy też Ci dziękowałem. A więc tak już pokrótce już troszeczkę przerobiłem to na miedziuchę, ja się będę wiadomo z tym jeszcze bawił, bo przyjdą może gorsze, pochmurne dni, to wtedy będziemy się tutaj zabawiać. Tak jak mówiłem wcześniej, no te gumowe niektóre przewody są bardzo, bardzo mocno przyklejone do tych drutów. Może to oklepać, obić, nie wiem, jak macie jakieś pomysły, co wy robicie, jak macie, oprócz oczywiście palenia, moi kochani, oprócz palenia. No i co, czas właśnie naszą miedziuchę damy na podium, zobaczymy ile tego wpadło. I tak, uwaga skalibrowana, no w dniu dzisiejszym po 33,50 jest miedź Milbery, tak sobie to sklasyfikuję. Wszystkie dłuciki powyżej 1 mm, także rzucamy nasz urobek na wagę. Nie, może niewiele tego jest, ale sporo, 530 gram i 17 zł 76 groszy wpadnie, także wielkie dzięki Arek. Ja oczywiście jeszcze się będę dalej bawił z tą resztą tych kabelków, także taka fajna kopalnia miedzi dzięki Arkowi. Tak, Arek to właśnie sponsorem tego naszego odcinka ze skurowania, zabierania kabli. No i nic standardowo, moi koni, jak się podobało, zapraszam do łapkowania w górę bądź w dół, jak się nie podobało, zapraszam do pisania komentarzy, zapraszam do oglądania reklam, bo to naprawdę wspiera mój kanał. No i do subskrypcji kanału Flaming Recykling, klikając tutaj tego flaminga i na poprzednie równie ciekawe odcinki tutaj. I hejka siemka, pozdrawiam serdecznie i wielkie dzięki, Arek. Do zaś!